Druga połowa sierpnia. Krzysiek zaczyna wrzucać filmy na swój kanał, ale nie jest to ten sam content co kiedyś. Filmy nie trzymają się datacji, głównie pokazuje odwiedzających go widzów lub nagrywającego siebie Wojtka. Wojtek po wstępnym bulwersie na Meksyka i Mariusza przestaje w ogóle przejmować się fałszywymi oskarżeniami i robi to co zwykle, czyli pchnie je i przeplata to od czasu do czasu jakąś grubszą aferą. W tym samym czasie Meksyk pogrąża się w sidłach nałogu. Zapraszam do kolejnego odcinka Kroniki Uniwersum sezon 2018. 16 sierpnia. Kanał Kononowicz Original wrzuca pierwsze filmy po długiej przerwie. Choć są one dość nietypowe. Tak, uwaga, się ten bar. O, teraz się nagrywa chyba. A nie, nie wiem. Patryk? Patryk? Albo nie zdjęta, to jest nieodblokowane. Aaa! Trzeba odblokować. Już wiem. O! Teraz nagrywa? Teraz kliknąć trzeba, chyba. Czerwone. Filmy pochodzą jeszcze z 15 sierpnia, kiedy to blond szprycha przywiozła majorowi ciasto na urodziny. Na tym filmiku ogółem dużo się dzieje i oczywiście jest kręcony z dwóch kamer. Przywieźli na urodziny ciasto. O, jaka ładna kobieta tutaj koło majora siedzi. Tutaj też. O, i teraz nagrywa. Teraz rek, bo jest, widzisz, to jak czerwona kropka i to napisane, to wtedy nagrywa. Aha. Jak czerwona kropka. Kamerę, no, to jest fajna, porządna taka. To jest profesjonalna. Może troszeczkę coś do kamery mojej powiedzcie, kochanie moje, skąd przyjechaliście. Skąd przyjechaliście i tak dalej. Przyjechaliśmy w odwiedziny ciasto, tak. Przywieźliśmy, możesz pokazać ciasto. Na urodziny. Majora. Tak, dla majora. Czyje urodziny mamy? A, Wojciecha Suchodolskiego mamy urodziny. Tak. A może ta pani się wypowie w stanie troszeczkę i tak. I od nas wszystkich. Najlepszego tak. Dla Wojtka. Składamy życzenia. Jakiejś kobiety wspaniałej w końcu, żołnierki. Tak. Dla pana Wojciecha, jakiejś kobiety, tak? Wspaniałej. A pan co powiesz? Cóż ja mogę powiedzieć? Możesz pan się przedstawić imieniem? No, Patryk mam na imię. A pan? Jakuba jestem. A pani? Marta. I skąd przyjechaliście? Z Warszawy przyjechaliśmy w odwiedziny tutaj do pana Krzysztofa, do Wojtka. O, pan Krzysztof nową kamerę właśnie testuje. No, pierwszy raz, pierwsze użycie, będą filmy wrzucane dla widzów. Będzie na bieżąco wszystko. Interwencje mają być w terenie. Tak. A kiedy ja od pana dostanę Opel Astra? A w kwietniu będzie Opel Astra. Granatowy, już ustalone, ze wspomaganiem, z podgrzewaną tylną szybą, z gazem. O, bardzo ładnie. Opel Astra będzie tak. Bardzo ładnie. A tam jakaś ładna pani siedzi, widzę. Śliczna, wspaniała blondyneczka. Ja ją zabiorę chyba. Odbiję od tego pana chyba. Oj, nie, ona to nie od odbicia chyba. No 5 lat i jesteście ze sobą. Jak się kochacie. Cały czas. A jak było spotkanie z wami? A w szkole się poznaliśmy. Na korytarzu. W jakiej szkole? W średniej szkole. Liceum. Ale gdzie? W Warszawie czy nie? Mińsku. Mińsku, tak? Kto kogo pierwszy zaczepił? Kto to pamięta teraz? No, tam się poznaliśmy. Czy pani jego, czy pan je, panią? Znajomi nas poznali ze sobą. Czy było zaproszenie na jakieś herbatkę, ciasto? Kto kogo zaprosił na to? Było, ja ją zaprosiłem. Tak. Na kremóweczki chyba tam było. Tam kremóweczki papieża, tak? Tak. I smaczne były kremóweczki papieża? A jeszcze jak? Ale to ja panią pytam. A, przepraszam. Na łóżku jesteś. No tak, Wojtek, tak. Trzeba się przytulać, kochać się. Przytulać, że i ciepło było, nie? No właśnie, bo to w nocy teraz jest coraz śmieszne. Kobieta zawsze była zadowolona. 16 sierpnia. Major nad miską narzeka, że Krzysiek siedzi nad miską. To przyszedł i do żarcia. Dzień i noc był żar. No jak świnia. No świnia tak właśnie. Również tego samego dnia. Pierwszy międzynarodowy wywiad na szkolnej.
okazuje się, że kanadyjski żołnierz jest wielkim fanem polskich kebabów. Będę zadawać pytania dla Dangusa i on będzie odpowiadać. So now we have questions and if you have questions, I will translate. I will try to do my best, okay? Okay. Mamy żołnierza z Kanady. Przyleciał ogółem do majora. A, bo ja mam większą tą rangę. A tutaj niedaleko mieszka też on na Kowalskiej. Nie na Kowalskiej, na Letniej. Ale on służy. A on jest kapitanem, a ja majorem. I oni wszyscy chowają się. Oczywiście. Okay. I drugie pytanie. Second question. Ile pan lat służy w wojsku? 9. W angielsku. Kanadyjski. Kanadyjski. How long you're in the military? In 9 lat. 6 years. 6 years. To jest 6 rok. 6 rok, tak. Aha. Zawodowy. Ile lat pan jest żonaty? How long you're married? 3 years. Okay. No, Polka. Żona Polka. Jak pana dzieci się nazywają? No, nie można takich pytań. Właśnie. Ale imiona Boga. He's asking about the name of your daughter. If you want to... No, I'll avoid the answer on YouTube. Tajemnica. Tajemnica. No. Właśnie. To wojskowa jest tajemnica. Czy masz pan rodziców? Tak, na pewno. Do you have parents? Yeah. Oczywiście. A rodzice też oglądają? Majora? Do your parents are watching? Yeah. Sometimes? If I show them, they'll watch it. Oh, okay. Nie oglądają rodzice i majora? They're watching their channel. His channel and my well, they need a translator. Okay. So if my wife is there, she can translate. But did you like show him sometimes to sometimes or they? Yeah, when they got the flag, I send the link. Okay. Tak, oglądają. On wysłał nawet link z filmu, jak była, wiesz, kanadyjska. Specjalnie. Usiadł Kanadyjczyk koło flagi. Właśnie on ogółem mi podarował. Kanada liczy mieszkańców. How many people live in Canada? Around 38, 35? 30, somewhere around. 38, więc więcej. Milionów, tak? Tak, trochę więcej niż w Polsce. Bo większa jest. Kanada duża. Ogromna jest. A kto jest prezydentem Kanady? Do you have a president in Canada? Prime minister. Mają ministra. Ministra, tak? Ministra. A kto jest minister? Who is the minister? Justin Trudeau. Justin Trudeau. Mhm. To pozdrawiamy go. A czy samochód pan posiadasz? Na pewno czołgiem też i. Czy czołgiem pan jedziesz? Do you have a tank or a car? Just a car. No, just a car. Tylko samochód ma. Jaki marka? He's asking what exact car do you have? Like a Santa Fe. Hyundai. No, Santa Fe, it's a Hyundai. It's like dobre samochody. Taki terenowy. To dobrze. Po lesie. Po lesie temu, dobrze? Czy pan dzisiaj strzelasz? Co? Dzisiaj ci strzela? Are you a good like a shooter? I don't shoot often. On nie strzela często. No. Ale jak strzela, to tracisz dzisiaj. But when you shoot, it's always 10, right? No. Of course. I'm doing good. Doing good, yeah. Jak strzela, to trafi, tak? Tak. Może coś sobie też powiedzcie, chłopaki. Szanowni Państwo, kochani moi, ja nazywam się Konanowicz Krzysztof, tu major siedzi w czapetce wojskowej i... przepraszam. Wybaczam. I bardzo mnie to miło, że zawitał do mnie, do moich progi, skromne, tłumaczymy. He's very happy that you're here. Happy to stop by for a visit. On jest szczęśliwy, że tu mógł wpaść do was. Że ja bardzo szczęśliwy, że... Dobra pamiątka. Będziemy mu, tak jak major powiedział, dobrą pamiątkę ode mnie, od, no to, od majora, że odwiedziłeś nas. To zdjęcia ma. Dziękujemy za to. Komórkę masz, to zdjęcie zrobisz.
z nami. Okay. I like the worst of them all. Oh, a jak Białymstoku się podoba się? I like Białystok. That's a nice place. Nice place. Yeah, I like it. Podoba mu się. Mówisz, że to jest miłe. Dużo lasu. Dużo lasu, a w Kanadzie ma jeszcze więcej. Natomiast bardzo lubi kebaby. Ciągle je wcina kebaby, uwielbia. Mówi, że nie ma tego tam w Kanadzie. Takiego jedzenia. Kebabów nie ma tam w Kanadzie? There's no kebaby, not the same. Nie ma takich samych. Jest zachwycony, cały czas koje kebaby. I'm telling you that you're eating kebaby here all the time because you love it. A tutaj, tak? W Polsce już. Kebaby. Tak, tam nie ma, tak samo jak ty. Tam nie ma takich dobrych kebabów w takiej bułce. Więc uwielbia to jedzenie wcina, no stop. Na chińszczyznę powinien go zawieść. I take it to... Na chińszczyznę. Oh, we have all kind of Chinese restaurant at home. Mają tam mnóstwo Chińczyków i mnóstwo żarcia chińskiego. Ale postaram się. 20 sierpnia. Major twierdzi, że złożył pozew Meksykowi Mariuszowi z Krzaków i przy okazji opowiada o swoich odsiadkach. Mogę powiedzieć, że Meksykano z tym, co będzie odpowiadał za obrazę, już poszło pismo, że ja siedziałem za jako 14-letnią za jakiś gwałt. Jak to nieprawda. Głupoty sobie możecie gadać. Będziecie za to odpowiadać, za łamanie praw człowieka. Ja, jak ja przybywałem w zakładzie karnym, to byłem dwa razy na dźwiękach i po prostu założyłem sądowym wyższym sądzie całe te i poszło wszystko właśnie do Strasburga i wygrałem właśnie sprawę za łamanie praw człowieka i ty będziesz za to odpowiadał, za tą obrazę. Po prostu ja na pewno takich rzeczy nigdy w życiu nie zrobiłem i takich rzeczy nie robię nigdy w życiu. Że przyszły te, co przyjechały, to policja zabrała. To po prostu ja z nim nie mam kontaktu. I proszę mnie nie obrażać, bo nie wiecie. Nie wiecie, a tak samo tego Wojtka też pozdrawiam. On przybywał w tym samym czasie, co ja przybywałem w Sztumie. Ja na Sztumie przybywałem na... To w Polsce było właśnie bunt. Na czwartym oddziale. Tak samo jak on też właśnie widział mnie. I tu dużo Polaków. Też parę osób. I też pozdrawiam Mariusza Deschutes. On siedział razem ze mną też w Sztumie. Bunt, o którym mówił major, jest jak najbardziej autentyczną sprawą. Okrągły stół oraz pierwsze częściowo wolne wybory z czerwca 1989 roku niosły Polakom nadzieję na lepszą przyszłość. Także więźniom, często skazanym surowymi wyrokami za niewielkie przestępstwa kryminalne i gospodarcze. Rozbudzone początkowo wielkie nadzieje na amnestię szybko przerodziły się w rozczarowanie, niezadowolenie i bunt. Tak brzmi opis świetnego dokumentu, który wam polecam. Wpiszcie sobie na YouTube bunt w polskich więzieniach dokument. Naprawdę warto. W czasie wypuszczania skazanych ze szczytu zajęć kulturalno-oświatowych, oddziałowych zmuszono siłą do oddania kluczy. I w tym samym czasie na innym oddziale rozpoczęło się już wybijanie drzwi i wychodzenie na korytarz. W tej sytuacji, mając na względzie bezpieczeństwo swoich funkcjonariuszy, podjąłem decyzję o wycofaniu poza bramę główną i obrony terenu ścisłego. 21 sierpnia. Meksyk zapowiada próbę konfrontacji Major Mario, by dojść do prawdy. Oraz mówi o swojej terapii alkoholowej. Mario się odnalazł. Jest, to znaczy był. A czy jest, to dzisiaj nie wiem jeszcze. No, bo to jak ghost, kurde. Raz jest, a raz go nie ma. No, w każdym razie wczoraj był, wczoraj z nim rozmawiałem, spotkałem się. Pogadaliśmy, oczywiście wypiliśmy sobie piwo, fajny widok teraz. Wypiliśmy sobie piwo i pogadaliśmy, pośmialiśmy się, nie? A czy dzisiaj będzie, to ja nie wiem, no. W każdym razie, słuchajcie, jeżeli Mario będzie, to ja będę chciał właśnie doprowadzić do porządku, patrzcie jak fajnie, doprowadzić do porządku tą sprawę, o której Mario się wypowiadał, na temat Majora, nie?
Bardzo chciałbym to zrobić, żeby to już w końcu się wyjaśniło, żeby nie było jakichś wątpliwości czy czegokolwiek. Po prostu chciałbym to wyjaśnić. I mam nadzieję, że Mariusz się nie wyprze, bo jeżeli się wyprze, to będzie wiadomo, że to jest kłamstwo. Natomiast jeżeli się nie wyprze, jeżeli się skonfrontuje z majorem, będzie super i wszystko się wyjaśni. A, no i najlepsza kwestia, no. Dzisiaj idę do tej, na tą terapię, chciałem powiedzieć, i owszoną. ale już staram się nie przeklinać. No, idę tam na tą terapię się dowiedzieć, o co w ogóle im chodzi. Dlaczego do mnie nie dzwonił i dlaczego w ogóle, bo ja jestem tam zapisany, ale tylko miałem spotkanie z psychologiem, nic więcej. Wrzuca też drugi film, w którym krytykuje majora za żebractwo o proste rzeczy, mimo posiadania znacznych pieniędzy. Tylko dlatego, bo oglądałem, słuchajcie, materiał majora na temat mnie i na temat Mario. Jeżeli to jest prawda, tak jak mówiłem wam, jeżeli to jest prawda, Mario to udowodni. Mario już jest na miejscu, tylko muszę się z nim spotkać, muszę z nim pogadać i będę wiedział, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. I jeszcze jedna sprawa. Co mnie, kurde, co jest żenujące, słuchajcie. Facet, który zarobił, kurde, o wiele więcej niż ja. To nie chodzi już o pieniądze, tylko chodzi o fakt. Zarobił więcej niż ja. Prosi o widzów o namiot. Rozumiecie? Prosi o widzów o namiot. Mówiłem, że będą prosić jeszcze o węgiel. Zobaczycie, mimo tego, że mają kasę, obydwoje. Jeden i drugi. Zobaczycie, że tak będzie. Wspomnijcie moje słowa. Będzie tak, że będą żebrać o węgiel. To jest żenujące, już naprawdę. Major, kurde, z całym szacunkiem do ciebie, z całym szacunkiem. Bo ja nie powiedziałem, że ty jesteś, czy coś, czy nie jesteś, nie. To nie była moja opinia, dobra, mniejsza o większość, nie. Ja to tylko nagrałem. Major, kurde, weź się ty chłopie w garść. Masz kasę, możesz kupić sobie ten namiot za 100 zł innych. A masz parę tysięcy odłożonych. A ty prosisz ludzi o jedny namiot. Poproś jeszcze o jedzenie na wyprawę i o transport. Nie rozumiem cię, człowieku. Przysięgam, nie rozumiem cię. To jest do majora, no. Major to na pewno zobaczy, bo będzie widział. Ja cię nie rozumiem. Co, wyjeżdża, sorry, bo światło świeci. Wyjeżdża na 2 tygodnie komputerowiec, to co? Nic już sam nie umiesz zrobić? Jakoś ja komputerowca żadnego nie mam. Ja nie wszystkie rzeczy umiem zrobić, ale jakoś sobie radzę na live'ach. A ty już nie? No to co z ciebie za youtuber? Żenada, po prostu powiem wam szczerze, żenada, jeszcze raz żenada. Stary, kurde, jak jesteś kumaty, to już dawno powinieneś sam to umieć robić. A ty mówisz, że komputerowiec wyjeżdża, to ty już nic nie nagrasz, no ty też wyjeżdżasz i poproszę mi dać namiot. No jasne. Jeszcze może 2 konserwy albo 3 i kilogram chleba. No to trzeba iść pod Biedrę. O tam ci dadzą. Szybko, w 2 godziny. Jezu Chryste, ja nie wiem, ja cię nie rozumiem. Ja dostałem, dostałem fajne buciki, ale ja o nie nie prosiłem. Ktoś mi zaproponował. Ja o nie nie prosiłem. I je wykorzystam i będzie to nagrane na filmie, że je wykorzystuję, gram w nich, muszę się tylko w nie wbić. Ale kurde, co ty robisz, to ja już nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Czy ty naprawdę chcesz ludzi tak wykorzystywać, czy ja nie wiem o co? Bo ja już teraz nie mogę zrozumieć. Czy tak naprawdę chcesz ludzi aż tak bardzo wykorzystywać? No bo ja nie wiem, flotę masz. Mógłbyś swobodnie iść i kupić ten namiot. On kosztuje gdzieś koło 100-200 zł, nie więcej. I czemu jak jedziesz sam, chcesz dwuosobowy? Dziwne. Przecież jak jedziesz sam, to wystarczy ci jednoosobowy. A kto zapłaci ci za pole namiotowe i tak inne? Może też poproś ludzi. Dla mnie to jest żenujące, po prostu żenujące. Bo ja nikogo o nic nie proszę. Jeżeli coś dostaję, to dostaję no z wolnej ręki, nie? Czyli nie proszę, a ktoś mi to przesyła, ja mówię, okej, nie ma problemu, prześlij mi, nie? Ja i tak bardzo mało dostaję, to dla mnie to jest rybka. To nie to, że ja ci zazdroszczę, nie, to nie o to chodzi. Chodzi zupełnie o coś innego, o zupełnie inną rzecz. Po co ty żebrzesz, człowieku, jak masz flotę? 22 sierpnia. Meksyk spadł z dachu. Siemaneczko, widowie. Nie będzie dzisiaj live'a, bo się rozdachło. Pies puszczek.
musi zawsze też, coś zawsze musi mi przeszkodzić w nagrywaniu materiału. Wpadłem na grzbiet, na plecy, nie? To jest gwoli wyjaśnienia dla tych, którzy nie wierzą, nie? I znowu mam rękę porozpierdził całą. Jak widzicie. Ale żyję. Hula. Jak to się mówi hula, to jeszcze dobrze, nie jest źle. I dlatego nie zrobię live'a, bo naprawdę chcę poleżeć. Chcę, jak to się mówi, wylizać rany. Pozdrawiam chłopaków z Zamościa i cały Zamość. Pozdrawiam, bo byli dzisiaj u mnie. I nie zrobię tego live'a, bo spadłem na plecy, kurde, z 2-3 metrów spadłem na plecy i naprawdę one mnie bolą. 23 sierpnia to złota seria wydarzeń. Krzysiek przywitał widzów. Dobra, raz, trzy, możecie. Dzień dobry Państwu, kochani moi. Mam tu dwóch ze Szczecina. Jak się nazywacie? Nikodem, Patryk. Bardzo miło mnie. Długo czasu jechaliście do... 14 godzin. Do Białystoku? Tak, 14 godzin w drodze. I jak podróż spędzaliście? Pociągiem czy autobusem? Fajnych ludzi, żeśmy zapoznali. Tak. Po 14 godzin, ponieważ ten pociąg jedzie okrężnie, w ogóle przez Kołobrzeg, przez Gdańsk, w ogóle miesza się, przez całe Mazury objeżdża w ogóle. Tam przez Ełk, Giżycko, Kętrzyn, właśnie co Pan mówił. No ogólnie tak, moją pasją jest kolej, uwielbiam kolej, więc jakby dla mnie to nie sprawia żadnego problemu, czy on jedzie 14 godzin, czy 20, bo kolej jest od dziecka moją pasją i w przyszłości chcę iść na kolej, to już za dwa. Ale ja słyszałem, że chcieliście odwiedzić bardzo trudnego w Białymstoku człowieka. Oczywiście, że tak. A jak ten człowiek się nazywa? Krzysztof Kołanowicz. A gdzie on mieszka? Na Starosielce, na 17 Starosielce. A skąd wiecie mój adres? No jak? No z internetu. Meksykan obrzuca film o nazwie i mnie skuli na koniec w kajdany powaga. Witam wszystkich. Ja się panu przedstawiłem, proszę, że sam przedrugi. Jarosław Andrzejewski, Meksikano TV. Dzień dobry pani, też również. O. Mamy komplet. A będziemy dmuchać? Zaraz sprawdzimy, tak. Co pan robi w filmie w pokoju? Chodzę, tu często filmy nagrywam. A jaki film pan nagrywa? Jakie filmy? Na YouTube. Jestem YouTuberem, no. No co mam zrobić? No macie, patrzcie. Nie wiem, czy widać. Meksyka TV. A tak, dokładnie. No nie sprawdziłem dostępnego. No teraz chyba. Różne. I dlatego tu nagrywam różne materiały dziwne. Takie ciekawe, ciekawostki, no po prostu. Ciekawostki życia wzięte, nie? Żadnych krzyp ja nie biję. Bo jakieś zgłoszenie było ponoć, że jakieś szyby tu bite były, tak? Może pan wiedział kogoś, no jak krzyp. Nie, nikogo tu nie było, nikt nie bił szyb. Na pewno nie w tym momencie. Absolutnie, na pewno nie. Także waszych twarzy nie będzie widać, także spokojnie, nie? Już się nauczyłem trochę. I na nogach się trzymam. Chyba oni się spożywają jak się. Tak, pewnie, piwo piłem. Tam. Godzinę? Jedno piwo. Nie, jedno. Trzy. Ale nie tak, że jedno po drugim, tylko tak na luzie. Jasne. Będzie wesoło, zaraz na rumaty siaki kupimy. Jeszcze raz, no. Mocno, dziękuję bardzo. No jestem po prostu. No i cena nie kupuje pan mapy. No to mało. Właśnie. Wszystko dla pana bezpieczeństwa. Ja jestem bardzo bezpieczny. No, bardzo się cieszę. No. Major odpowiada na zarzuty Meksyka, z czego wychodzi turbo expose. I ze zdrości, że ja proszę, że ktoś może ma niepotrzebny jakiś dwuosobowy namiot, może w piwnicy czy w chlebku gdzieś po prostu leży. Ja po prostu, jak ja nagrywam, na to po prostu nie wydaję pieniędzy żadnych na jakieś głupoty, a nie na alkohol. I tak powiem ci, też będziesz na pewno oglądał, będziesz odpowiadał za to, że rzuciłeś na mój kanał, że ja dziewczynkę 14-letnią zgwałciłem. Wymyśliliście nieprawdę i to jest po prostu tak to będzie, że nawet rozmawiałem z Wojtkiem tu z dzielnicy, jechał autobusem, podeszł, to przywitał się, siemasz major. I usiadł koło mnie i
właśnie ja powiedziałem i on powiedział, że bardzo dobrze zrobisz. Zrobiłeś, po prostu obraziłeś mój honor. A tak samo jak Mario. Mario powiedział, że nie wiadomo, że za narkotyki jakieś te, a głupoty. Będziecie odpowiadać ogółem dwóch za to, że po prostu obraziliście, że po prostu temu ludzie, jak ja robię lajta, to po prostu wydzwaniają i robią takie rzeczy, po prostu, o, sam powiedziałeś, o, buty dostałeś, to, a skąd? I powiedziałeś, że niby nie wyrywasz, a nagrywasz i piszesz na piwo, to ty bardziej wyrywasz pieniędzy. No właśnie spotkałem i byłem w tym w Kulfurze i właśnie ochroniarz powiedział, że ty stamtąd zbierasz kipy i butelki kradniesz. Chodzisz, kradniesz butelki na piwo. To ludzie mówią, a co, ja nie mogę poprosić, może gdzieś komuś niepotrzebny jest mały namiot? A po co mam po prostu lepiej wykorzystywać? Ja wykorzystuję te pieniądze na dobre cele. Tak samo jak dostałem wczoraj 30 zł. No, mam urodziny i ja po prostu nie wyrzucam pieniędzy, jak to się mówi, w błoto, na piwo, na jakieś byle co. Sobie sam nagrywaj. Tak będziesz to odpowiedział, będziesz odpowiadał za te, że nagrałeś, opublikowałeś po prostu kłamstwo, obudę. Po prostu dla mnie ty się ogółem nie liczysz. Jesteś po prostu tak samo jak Mario. Siedzieć w krzaki. Niech sobie siedzi w krzakach. I o, Krzysztof był, ile butelek po wódce i po wódce, po całe te. Wy jesteście alkoholikami. Wy powinniście się leczyć, a nie ja. To Krzysiek zrobił dla mnie to, że muszę, o, na swoje urodziny 27 i terapeutka zapisała i mam na spotkanie i będą tam na pewno wszyscy ci, co przychodzą, to wszyscy na pewno będą i powiedziała, że będą śpiewać dla mnie 100 lat. To są właśnie wspaniali ludzie. Takich ludzi trzeba właśnie szanować, a nie ty sobie wyrywasz i pijesz. No, nagrywasz, wyrywasz i piszesz na lajcie, na piwo, na skrzynkę piwa. To ty jesteś menel ogółem, że wyrywasz. Że ja poprosiłem o namiot? Może ktoś ma w piwnicy, czy gdzieś w garażu leży jakiś mały namiot, który już niepotrzebny jest. To poprosiłem, to kulturalnie się zachowuje, a nie po prostu jak ty, nie wiadomo, że... Oskarżenie Krzyśka o otwieranie korespondencji. No, dzień dobry. O, właśnie. Wam mogę pokazać, o, z urzędu, list. No, otwarty jest. Ja nie otwierałem. No, a ciekawe kto to? Sąsiad. No i wreszcie może pójdę do pracy normalnie. I się wyprowadzę i będę miał święty spokój. A przyszli goście, całe te na podwóreczku, już poszedł i ja powiedział, o, bo mówię prawdę, a nie jakieś głupoty. O, miseczkę, bo zupę mleczną z rana zjadłem, bo nie było nawet chleba, nie ma. A Krzysiek odwdzięcza się prośbą o bandla Majora i Meksyka. Płot jak stał, tak stoi. Szanowni Państwo, nie chcą sąsiedzi rozbierać tego płotu i tak dalej. Szanowni Państwo, kochani, mówię, o, jaka piękna skoszona trawka. I tam skoszę i nagram dla Was, że robię pomalutku sam, a on tylko chodzi i nie pomaga, nie chce pomagać, nic, zero. I szanowni Państwo, zablokujcie jemu kanał całkowicie dla Jarosława Andrzejewskiego i zablokujcie kanał dla Majora całkowicie. Z tego powodu, że jeżeli człowiek człowiekowi nie pomaga, to nie zachowuje się tak, Bóg nakazuje, tylko idzie drogą szatańską, diabelską.
i szanowni państwo, kochani moi, bardzo proszę was, przysyłajcie dla mnie pieniążki, przysyłajcie paczki. Jestem na podwórku, o, pokazuję, co ja robię. Nie tak jak on pokazuje, tylko że szamie, a później mówi, o, tyż zjadłeś. On po 5 razy je, major. On po 5 razy je, majorek, o. 24 sierpnia. Kononowicz znów zakłada się, że wypije mleko na raz i znów przegrywa. Mleka wypije na raz. Jednym duszkiem. Dawaj. Chyba, że obstrukcji nie było. Bolesne zaraz. Szybciej, szybciej, a nie to... Ojej. A to... Się zapowietrzy zaraz bębę. O! To lipa! To przegra! Wsio! No tak pić? Słaby z niego pije. No pewnie. O, przegrał. Przegrałeś. Przegrał. Dawaj dychę. Dychę mi wiszesz, Krzysiu. Przegrałeś, koleś. Dychę przynoś. Proszę, nie przeklina. Właśnie. O, cholera. Dychę przynoś, Krzysiu. Już daruj tę dychę, no. Przegrałeś? Nie ma, Jordan. Właśnie. Cię zasapałeś jak po stosunku jakimś z chłopem. Ale zobaczcie ile. Zostało tylko, zobaczcie. O ile? Pół litra zostało. Nie, pół litra. No. O tyle o. O zostało może. O. O. To dziś jak narz, nie co, major? To będzie wielka ska. Meksyk opowiada wrażenia z komendy. Merytorycznie nie jest to szczególnie ciekawe, ale w warstwie osobistej czuć, że w przypadku Meksyka zaczęła się równia pochyła, z której długo później wychodził. Powiem wam, że nawet całkiem wesoło było. Pierwszy raz byłem w kajdanach, dobra, pewnie nie ostatni. Byłem pierwszy raz, nie ostatni. Także był luzik. Trochę niewygodnie, nie? Mogłem je przekładać, kurde, przez nogi, ale już nie chciałem tego robić, bo by mi znowu skuli jeszcze mocniej. Także luzik. Także powiem wam szczerze, że śmiech, no, śmiech na sali, no. Przeszedłem to, fajnie było, podobało mi się. Mógłbym to powtórzyć jeszcze raz. Fajnie byłem, fajne są te obrączki. Bez kitu są fajne obrączki, nie? Co do Mario, słuchajcie, no to Mario jest cały i zdrowy. Wczoraj wszedł, kurde, wszedł do tej nory tam, gdzie ja wchodziłem, gdzie się przebierałem, to wszedł w swoich spodniach. No to przynajmniej uprał spodnie przy okazji, ale w las i to dwa razy tam był. Dosłownie był w tej norze dwa razy, tam w tej piwnicy, którą nagrywałem wcześniej, nie? Także niezły ubaw miałem, nie? Ale i Mario miał ubaw niezły, bo sobie się umył, wykąpał przy okazji. A i też się Mario zwalił się jak z dachu. Wlazł gdzieś na dach i się zwalił. Była karetka. Przysięga, była strasznie miejska karetka. I stwierdzili, że nic mu się nie stało. Jakim cudem dla gościa się nic mogło nie stać? Nie, który zeskoczył z dachu, albo spadł, albo zeskoczył, no jedno z dwojga. No, ale fakt faktem się nic mu nie stało. Muszę ja spróbować to zrobić. Słuchajcie, muszę zeskoczyć z dachu. No, nie chciałem tego mówić, nie, kurczę, nie wiem, czym powinienem powiedzieć. No, będzie wiec przedwyborczy. No, bo mam zamiar kandydować na prezydenta miasta Białegostoku, oczywiście, nie? Ci, co mądrzy są, to wykminią, że kurde, że to nie tego. Ale dla Krzysztofa możecie powiedzieć, dla Krzysztofa, że będę kandydował. Oczywiście nagram taki odcinek i już. 25 sierpnia. Nagrywanie w technologii VR. Złączone przez czarne majty. Szanowny Państwo, jest słuchanie moje nagrane.
dwóch widzów byli i tak dalej. Oto major. No zacząłeś ty mnie nagrywać, to ja też u ciebie bym nagrywał. Łamiesz prawo, po prostu nagrywasz bez zgody kogoś. Łamię prawo. Bo ty łamiesz prawo. Prowadzę widzów bez mojej zgody. Jak na podwórko? Moje posiadłości. Jak no to twoja? A czy ja? A to nie mogło na chwilę wejść? Widowie to są moi. Za bramkę proszę się witać, jak twoje widowie, za bramkę proszę i tak dalej. A nigdy nie prowadzić na moją posesję. Bo ja jestem prawny. To proszę też nie wpuszczać. Jak teraz będzie wpuszczony jakaś osoba, to ja będę dzwonił na policję. Bardzo proszę. Właśnie chciałem jeszcze powiedzieć. Zobaczyłem dzisiaj. Policja przyjedzie, spyta się tylko tak. Kto jest właścicielem? Ja powiem ja. I to moje gdzie, widzowie, przepraszam bardzo. Które ja. Przepraszam bardzo, a gdzie moje euro, co było nagrane? Jest nagrane na moim kanale. Przepraszam i funty, bardzo. Co przychodziły z chwilami. Proszę bardzo, wyrzucił. Bo ty ukradniesz, to wyrzucił twoje. Pieniądze, jeden dolar. One dolar, o. I ja rzuciłem. Bo ty ukradniesz, tak. I za oknem wyrzucił. Ja chodziłem i... Bo mam dosyć, i teraz ludzie wysyłają. Major, że jak kradnę pieniądze, wszystko kradnę. Złodziej, jesteś złodziej publiczny. I to policja będzie widziała, że kradnie. Proszę to jest bardzo. Na kanale, widzicie, że wystaje. Widzicie, kochani moi, jak mnie pomawia niesłusznie. Jak niesłusznie? Za pomówienie niesłusznie. A gdzie te pieniądze? Może. Mnie nie ma. Może być karany. Jest artykuł kodeksu karnego za pomówienie niesłuszne. Zobacz dokładnie, major, książkę, wszystkie rzeczy swoje. Ten nie ma. Masz prawo pomawiać. Ja wiem. Bez nie ma. Przeszukania widziałeś, dokładnego nie masz prawo. Widziałeś. I szanowny pan złodzieju. Chcę powiedzieć, ja od niego nie brałem. Dostałem 200. Ty dostałeś? Ja na urodziny. On tylko tobie dał, a ty przykazałeś, bo ja schowałem to. To ja ci oddam je. I znów tam z tobą. Nie, ja nie chcę, bo powiesz, że mnie okradasz. Że cię okradam. Mi na urodziny w Finlandii przyjechał. Żonę przykazał, tutaj w domu przykazywał te pieniądze. On mnie dał na podwórku. Tutaj w domu było. Dał mnie co na podwórku. Co ty kłamiesz, oszuście? Ja zapraszam tego człowieka, bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszam tego człowieka z Finlandii, gdzie dawał mnie te 200 i ludzie punktu. Będą widzieć. I bardzo film. Proszę z całego serca o przyjazd. Niech to je powie w oczy. Dziękuję bardzo. No, widzicie? Major zniszczył Krzyśkowi kamerę i mówi, że Krzysiek Głodzinera. Czy jest, czy nie ma? No, dzień dobry. O, właśnie. Znów prowokuje mnie Krzysztof Kononowicz. Nic nie nagrywa. Nic. Nic nie nagrywa. Nic. Popsuł. O to uderzył. Coś zepsuł. Nic nie zepsuł. Działa, tylko musisz wyłączyć i włączyć z powrotem. No. Tomasz. Pożegnanie będzie. Tomasz, rób. Konfidencie, pożegnanie Tomasz, będzie. Ja nie mam czasu, ja teraz nagrywam. O, chcę do salonu. Do salonu! Samochodzik! O, pies się zerwał! Z głodu! Do konserwy dałem chociaż! O, bo ja non-stop do niego przychodzę i mu daję jeść. No, zerwał się i biegał. Jak schód! Tak samo ty chcesz mnie wykończyć, jak swego pieska Nera. Tak! O, jakim ty prawem zacząłeś nagrywać mnie? Łamiesz prawo publiczne. 26 sierpnia. Major i Konon wyjaśniają, że kłócą się tylko i wyłącznie na pokaz, a tak normalnie na co dzień to żyją w zgodzie. No, my ogółem, my specjalnie się kłócimy na tych filmach, ale ogółem my żyjemy w zgodzie, po prostu... Wy, to te filmy, ludzie,
uwielbiacie oglądać takie filmy, że my się kłócimy, wy macie radochę, się śmiecicie i uśmiechnięci jesteście, że my po prostu, czy my będziemy się bili? No to ponownie będziemy się bili i po prostu my chyba w jakiś sposób przyjmujemy się, nie wiem, tylko zależy od ciebie. O, chlebek Boży. Szanowni Państwo, tu mamy chlebek, tu mamy sól. A, sól. O, Boży. Bożą. Chlebek Boży. Boży, chlebek Boży, o. Ej, co uwagi. I, szanowni Państwo, i mamy coś do zgody. 29 sierpnia. Major idzie wyrwać terapeutkę. O, dzień dobry. O, właśnie idę do swojej terapeutki. Tak właśnie wyglądam. Biorę właśnie zegareczek i idę właśnie. O, to moje są urodziny 44. To będzie właśnie tam, jest parę osób, będzie i będzie poczęstunek im po prostu. I zadzwonię na rozmowę, muszę się dobrze po prostu wyglądać, żeby po prostu ta kobieta zobaczyła, jak mężczyzna chce tam zamieszkać, jak on wygląda, no, a nie po prostu, no zobaczy, o, urodziny, na urodziny przyszedł, no, pierwszy zadzwoni. No i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć i chciałem właśnie wam wszystkim widzom podziękować, że mnie oglądaliście wczoraj, sami śpiewaliście też 100 lat na YouTubie. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu. Panie Krzysztofie, w tych wyborach jutro proszę głosować na Jarosława Andrzejewskiego. On startuje z listy Platformy Obywatelskiej i zapewni nam tańsze piwo. Wojtek.